wtedy rozpocząłem tak zwane dorosłe życie. Wyprowadziłem się najpierw na Bielany, potem na Śródmieście. Cały czas był ze mną mikrofon, coraz więcej klientów, coraz więcej miksów. Czułem się już mocno przytłoczony w pewnym momencie i czułem, że potrzebuję pomocy i potrzebuję nowego miejsca. No i z pomocą przyszedł DJ Johnny, a studio przeprowadziło się do garażu na Żeraniu. I moja rutyna wygląda tak, że po prostu jem sobie bardzo fajne, pożywne śniadanie, biorę sobie ziółko i jadę. To by było pierwsze studio, no bo co to, w jakim ja byłem. Zupełnie inne miejsce się zrobiło tutaj. Nie jest to studio, które my pamiętamy. Ostatnio też zwiększyłem życia tempo. Daleko było naprawdę do profesjonalnego studia, wiecie, o co chodzi? To było amatorskie studio. To było bardzo amatorskie studio, a powstało w nim bardzo dużo ważnych projektów, które później sprzedały się w setkach tysięcy. No, łącznie myślę, że setki tysięcy płyt zostały popchnięte z tego studia. Wyglądało to generalnie wszystko jak z Mad Maxa trochę. To całe pomieszczenie tak naprawdę było obite dywanami. Na drzwiach właśnie był jeden dywan, który był przyczepiony tak na stałe do tych drzwi, żeby on jakby ocieplał, już próbował blokować to zimno wchodzące. Zimę, jak była farelka, która rozgrzewała całe pomieszczenie i czasem ona nie dawała rady przy niektórych tych, więc normalnie, pamiętam. Normalnie nagrywałeś w kurtce zimowej. Tak, dokładnie. I ja taki spocony w tej kurtce zimowej już. Tak, wiesz. Ale to jest jedna strona, bo jakby z kolei latem tutaj się też nie dało wytrzymać, bo było tak gorąco. Jeszcze te dywany trzymały temperaturę tak naprawdę tylko latem. Pamiętam, że też były wiatraki i jakieś coś. Tak, były wiatraki. Ale wiatrak był z kolei tylko jakby z tej strony realizatora, bo nie mógł być w kabinie. No, w kabinie był upał taki, że się Więc w kabinie no, zazwyczaj bez koszulki nagrywałem wtedy, pamiętam, nie? Naprawdę kamienie milowe nowoczesnego rapu powstały według mnie w tym studiu. Tutaj nagrałem swój kawałek do ziomów. Tutaj nagrałem też kawałek Pokora. Realizował mnie Solar wtedy. I ceny zostały podniesione do 30 zł. Mówią wciąż, aby styl jest zbyt chory. Zacząłem w ogóle od freestylowania, moją przygodę z rapem. I zawsze miałem problem bardzo duży z pisaniem tekstów na kartce. Było dla mnie to jakąś taką granicą ciężką, którą musiałem pokonać na początku tej mojej przygody z rapem. Bardzo dobrze mi szło freestylowanie, ale kiedy już siadałem nad kartką, to miałem taką pustkę w głowie. Ten etap przepisania tego był dla mnie zawsze bardzo irytujący i nie lubiłem tego. Poza tym jakoś też sam z siebie zacząłem robić jakieś takie pojedyncze kawałki lub jak na przykład miałem dokończyć jakąś zwrotkę, którą już miałem wcześniej zapisaną, to zamiast ją zapisywać, to wchodziłem po prostu bezpośrednio do kabiny i na żywo jakby próbowałem pisać. W tamtych czasach to też było bardzo ważne, że na przykład Solar, on wyciągał z nas takie rzeczy bardziej skrajne, wydaje mi się, i tak próbował nam pomóc w tym, żeby w jakiś sposób pokazać tą taką swoją oryginalność w rapie. A nagrywałeś u DJ-a Johnny'ego w chacie przez chwilę? Jak tutaj było? U DJ-a Johnny'ego w chacie tylko melanżowałem. Często właśnie zostaję na sesjach różnych klientów, no bo co to. Czasem są to ludzie totalnie obcy dla mnie. Czasem na przykład jacyś ludzie nawet ze Startera, choćby Matę tak poznałem w ten sposób, że zostałem na jego sesji. Zostaję czasem tak dlatego i to jest moją motywacją do tego jest przede wszystkim moja miłość do muzyki. Ja po prostu kocham muzę i jestem ciekaw. Zauważyłem, że jakieś proste sugestie, jakieś proste porady, które ja sobie wypracowałem, przekazuję jakiejś młodszej osobie, która dopiero co zaczyna rapować i realnie widzę, jak podczas jednej sesji na moich oczach ta osoba nagrywa lepszy kawałek. Dużo tu było takich kolaboracyjnych, no i też podkreślmy wagę tego studia, że też powstały tu takie materiały właśnie jak moja pierwsza płyta, Nie Kumam. Biała z Polon. Kłebo Ezoteryka. Klaki z Krysolara. Tak, pierwszego od 16 Challenge. Kamera poszła! Witam serdecznie, społeczność internetu. Chciałbym na fali Ice Bucket Challenge zrobić coś podobnego, mianowicie Hot 16 Challenge. Każdego z nas było stać na takie studio, wiecie, takie zajebiste właśnie, wycyckane i nowoczesne i fajne. Ale nie było tam ludzi, nie było tam realizatorów, którzy dla nas byli wtedy jakby najważniejsi.
dlaczego też nagrywam w Noboco to studio, bo tak naprawdę realizatorzy nasi wspaniali, to oni tworzą to studio tak naprawdę i studio jest tam, gdzie realizatorzy z Noboco to. To jest Noboco to Legacy. Czuję się wybrany, z uczuć wybrany.